Szkoła Główna Mikołaja Kopernika i Narodowy Bank Polski rozpoczynają rekrutację na roczne studia podyplomowe MBA. Potrzebna jest nam nauka na światowym poziomie, także student po zakończeniu takiej nauki czy MBA będzie mógł pokazać wykaz tych, którzy wykładali i to będzie na całym świecie odnotowane. Zgłoś się już dziś. Więcej informacji na akademia.nbp.pl oraz sgmk.edu.pl. Dzień dobry Państwu, nazywam się Filip Lamański, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym naszym wywiadzie. Dziś moim i Państwa gościem jest pani profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a także wykładowczyni w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Pandemia, zmiany klimatyczne, kryzys gospodarczy, najwyższa od 40 lat inflacja. Chyba możemy powiedzieć, że po tych kilku dekadach względnego spokoju na świecie nastał bardzo burzliwy czas w światowej gospodarce. I mam do pani pytanie, kiedy on się skończy? Ależ mi pan zadał pytanie, panie redaktorze. To, co pan wymienił, to jeszcze parę spraw tam można by było dorzucić, ale nie będę widzów straszyć. To są węzły gordyjskie współczesnego świata. Pandemia, klimat, inflacja, nierówności społeczne. W dodatku to są takie zagrożenia, które są ze sobą wewnętrznie splątane i powiązane, dając negatywne efekty synergiczne. Na przykład klimat. My jesteśmy skłonni obecnie wiele negatywnych trendów przypisywać pandemii i wojnie w Ukrainie, ale w gruncie rzeczy i wojnom w ogóle toczącym się w różnych regionach, w Afryce i tak dalej, ale w gruncie rzeczy, gdyby nawet tych wojen nie było, to mielibyśmy problem imigracyjny, dlatego że klimat się zmienia, niektóre regiony pustynnieją, nie sposób jest w tym skwarze żyć i ludzie szukają nowych dla siebie rozwiązań. Oczywiście wojny to przyspieszają, a równocześnie zachęcają do tego nierówności, czyli nierówności, do których doszło w świecie, gdzie są w świecie, który ma bieguny bogactwa i bieguny biedy. I to wszystko nakręca imigrację. Ani Europa, ani świat nie jesteśmy dostatecznie przygotowani na rozwiązanie problemu imigracyjnego. Niedawno ukazała się książka znanego ekonomisty amerykańskiego, ale pochodzenia tureckiego. To jest książka, która się nazywa Megatrendy, które zagrażają naszej przyszłości. Ja mówię tytuł z pamięci, ale w każdym razie pan profesor Rubini to jest taki, on ma pseudonim doktor Doom, czyli doktor zagłada, gdzie wieszczy różne straszne rzeczy dla świata. No i wywieszczył przed kryzysem 2008 roku ten kryzys, jako jeden z nielicznych przewidział. No i teraz też wieszczy te wszystkie trendy, które negatywne, które zagrażają naszej, czyli nam ludziom, naszej przyszłości. Co prawda on protestuje przeciwko temu pseudonimowi doktor Zagłada, bo mówi, że bardziej przystaje do niego stwierdzenie doktor realista. No, chciałoby się, żeby doktor realista jednak był doktorem bardziej przypisanym do zagłady i żeby do tej zagłady nie doszło. Czyli żeby nie był za nadto realistą, żeby się jednak pomylił. Ale wiele wskazuje na to, że doszło do takiego ukształtowania świata, który temu światu, a konkretnie nam, ludziom nie służy. Nie służy trwałemu, harmonijnemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Mniej więcej pracowaliśmy na to od 4 dekad, mniej więcej od lat 70., bo do końca lat 70. ukształtował się po II wojnie światowej na Zachodzie
taki system, który był, jest obecnie określany jako złota era kapitalizmu. To była era, kiedy właśnie nie było problemów klimatycznych, nie było nierówności tak drastycznych, jakie są obecnie, co pokazywane jest od lat. W Davos mówi się o nierównościach. Kiedyś obecna pani prezes Banku Centralnego Europejskiego, Christine Lagarde, stwierdziła, że jeszcze wówczas była w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, ale wtedy stwierdziła z żalem parę lat temu w Davos, że ciągle mówimy o tych nierównościach, a w zasadzie nic nie robimy. A to jest bomba z opóźnionym zapłonem. Jednym słowem, te negatywne trendy się ze sobą tak plączą. Tworzy to nie do rozplątania węzeł gordyjski, a aleksandryjskich rozwiązań wciąż brak. W dodatku żyjemy w czasie, który pan profesor Kler, niestety niedawno zmarły, w swojej książce na ten temat określa jako przesilenie cywilizacyjne, czyli jako okres, kiedy jedna cywilizacja się kurczy, a wkracza nowa, co do której jesteśmy nie do końca przygotowani. Ta kurcząca się to jest cywilizacja industrialna, a ta nowa to jest tak zwana czwarta rewolucja przemysłowa, której symbolem jest sztuczna inteligencja. I my naprawdę nie wiemy, co sztuczna inteligencja nam może zgotować. A nowa przesilenie cywilizacyjne oznacza burzenie ścian nośnych systemu, który dotychczas obowiązywał. Bo przy przesileniu cywilizacyjnym zmienia się wszystko. I styl życia, i styl naszej pracy, i sposób wytwarzania, i sposoby komunikowania się, i kierunki rozwoju kultury i tak dalej. I w związku z tym przepisy, które obowiązują, są przepisami dostosowanymi do poprzedniej cywilizacji, czyli cywilizacji industrialnej. I tworzy się taki bariera, taki efekt zamknięcia. Nowe naciera, stare się broni i to rodzi cały szereg niedostosowań i trudności z rozwiązywaniem tych właśnie fatalnych zjawisk, które pan redaktor wymienił na początku. Ale oczywiście, żeby nie było tak pesymistycznie jak u pana doktora Zagłady, to chciałam powiedzieć, że jednak jest pewne światełko w tunelu, bo każdy kryzys, a zwłaszcza ta wielość kryzysów, uczy, to uczy. Mamy do czynienia z wielością kryzysów, czyli multiplikacją kryzysową. Polikryzys, to takiego określenia używa między innymi pan profesor Tozer, politolog i ekonomista amerykański. A mało tego, do słownika brytyjskiego wprowadzono temat jako słowo roku, permanent crisis, czyli permanentny kryzys. Kryzys, który jest ciągle. I jeden kryzys goni drugi, nakładają się na siebie, bo jeden wywołuje drugi. I dlatego potrzebne są ostre cięcia. I mówiąc o optymistycznych rozwiązaniach, optymistycznych sygnałach, to można powiedzieć, że po pierwsze, pandemia bardzo nam otworzyła oczy. Pandemia stała się takim szkłem powiększającym, który patrzenie przez to szkło powiększające pokazało, ile błędów popełniliśmy. Ile błędów na przykład popełniliśmy w kształtowaniu inflacji. Ile błędów popełniliśmy, uznając, że wolny rynek to jest taki wspaniały mechanizm, który wszystko świetnie i efektywnie rozwiąże i będzie nam, ludziom, dobrze służył. To się zaczęło, ten fundamentalizm rynkowy, czyli taka bezgraniczna wiara w siłę wolnego rynku, to się zaczęło właśnie z końcem lat 70. Od tego czasu zaczęła się dominacja doktryny neoliberalnej w krajach Zachodu,
I właśnie to spowodowało także to było podłożem dla tych zjawisk kryzysowych, bo okazało się, że to okazało się, ekonomiści to zawsze wiedzieli, ale wolny rynek jest czymś fascynującym. Wszyscy lubimy wolność i wszyscy chcemy wierzyć w wolny rynek, ale niestety wolny rynek nie ma wrogów, ale ma wiele ofiar. I te kryzysy to potwierdzają. Dlaczego? Dlatego, że wolny rynek ma to do siebie, że nagradza najsilniejszych. A jak nagradza najsilniejszych, to znaczy, że ci silni stają się coraz bardziej silni i w związku z tym tworzą się struktury monopolistyczne. Jeżeli my popatrzymy na nasze życie, to w zasadzie rządzą nami korporacje ponadnarodowe różnego rodzaju. Jeżeli popatrzymy, dzisiaj jesteśmy w Zoomie, jeżeli popatrzymy na to, co przyniosła nam rewolucja cyfrowa, to przyniosła nam wspaniałości w postaci internetu i tego, że możemy właśnie w tej chwili rozmawiać zdalnie i widzieć siebie w dodatku, ale równocześnie doszło do ukształtowania się oligopoliów cyfrowego. Google, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook. To ma akronim GAFAM albo GAFA, niektórzy mówią. To jak Microsoft wyrzucimy z tego akronimu, to na początku Google, Amazon i tak dalej, GAFAM. To są instytucje, które, organizmy ponadnarodowe, które tak są silne, że żaden kraj nie może zastosować dostatecznie skutecznych rozwiązań, jeżeli ze strony tych instytucji występują zachowania niewłaściwe. A występują. Te zachowania niewłaściwe to są na przykład bronienie się przed podatkiem cyfrowym. Od lat toczą się prace na ten temat i od lat podatku cyfrowego nie ma. Drugą taką silną sferą to jest sfera finansów, gdzie noblista z 1970 roku, pan profesor James Tobin, proponował wprowadzenie podatku spekulacyjnego od operacji finansowych, czyli od tych operacji, które nie zmieniają nam nic realnego w naszym życiu, nie produkują, nie wiem, chleba, stołów, mebli, odzieży i tak dalej, ale tylko polegają na spekulacjach. Kupuję euro, zamieniam na dolary, to na przykład za złotego, jeżeli tylko mi się to opłaca. To jest mieszanie. Od mieszania herbaty nie przybywa cukru. Więc chodzi o to, żeby ograniczyć spekulacje, co proponował już jeden z najwybitniejszych ekonomistów, w czołówce najwybitniejszych ekonomistów XX wieku znajdujący się, mianowicie profesor Keynes. I on to proponował, przestrzegał przed narastaniem spekulacji. Spekulacje narastają, oligopolistyczna sytuacja narasta. Podatek spekulacyjny nie został wprowadzony, właściwie, a jeżeli już, to w jakiejś rachitycznej postaci w niektórych tylko krajach. I za to wszystko obecnie płacimy. Czyli po prostu zaniedbaliśmy to, co ekonomiści, no może nie wszyscy, ale ci bardziej ukierunkowani społecznie podkreślają, że ekonomia nie jest chrematystyką. Chrematystyka to jest nauka o zarabianiu pieniędzy. Już starożytni o tym mówili. Natomiast ekonomia jest nauką o ludziach w procesie gospodarowania. Jest nauką społeczną i powinna brać pod uwagę nie tylko zyski. Tymczasem jest królestwo zysków, królestwo pieniądza, zaniedbaniem, marginalizacją celów społecznych. No i rzeczywistość wystawia rachunek. Te rachunki są bolesne. Ta wiara, że wolny rynek rozwiąże wszystko, to jest też podłoże wojny na Ukrainie, bo przecież i Niemcy, i wiele krajów wierzyło, że skoro nasze powiązania z Rosją są tak silne, to nikomu do głowy nie przyjdzie konflikt wojenny, a tymczasem konflikt wojenny występuje. W tej książce pana profesora Klera
Jest takie stwierdzenie, ja recenzowałam tę książkę i wtedy, to było jeszcze przed wojną na Ukrainie, zakwestionowałam to stwierdzenie, że każdy przełom cywilizacyjny, każde przesilenie cywilizacyjne łączy się z wojnami. A teraz to muszę odwołać, bo to ta rzeczywistość potwierdza, że jest przesilenie cywilizacyjne i wojna. I wojna, którym te nowe technologie, sztuczna inteligencja może służyć wojnie, może służyć złu. Czyli to jest kolejny problem. My po prostu nie jesteśmy przystosowani do tego, żeby optymalnie wykorzystać nowe technologie. To jest wielki problem. Ja mam takie, uważam, że ten kraj i ta sytuacja, ten region, a także my ludzie prywatni, każdy z nas wygra, jeżeli spełni trzy warunki, jako warunki sine qua non, niezbędne. Pierwszy warunek to jest właśnie optymalne wykorzystanie nowych technologii. Optymalne to znaczy nie za duże, nie za małe, tylko w sam raz. Mamy to nawet prywatnie. Mamy problem dzieci, które za często siedzą w komputerach, internecie, choroby psychiczne i tak dalej. Samotność, syndrom samotności dramatycznie narastający. Mamy problem, czyli tego optymalnego wykorzystania także w świecie, no bo wykorzystanie nowych technologii dla celów zabijania ludzi nie jest wykorzystaniem optymalnym. To był zresztą dramat noblowski. Nobel, Alfred Nobel, który ufundował Nagrodę Nobla dla najwybitniejszych naukowców, ale za co ufundował? Dla tych naukowców, którzy służą, których osiągnięcia służą dobrostanowi ludzkości. Bo sam Nobel, który wynalazł dynamit, miał potem wielki problem, że ten dynamit jest wykorzystywany w celach wojennych, niszczących. Zresztą jego brat w czasie prac nad wynalazkiem dynamitu zginął. Więc był uczulony Alfred Nobel na to, żeby nowe technologie wykorzystywać należycie. Niestety świat pokazuje, że nie radzi sobie z tym. Ja mówiłam o czwartej rewolucji przemysłowej, której symbolem jest sztuczna inteligencja. No są dyskusje, czy ona powinna się tak nazywać, ale w każdym razie tak jest. Ale przecież u wrót już jest piąta rewolucja przemysłowa. A piąta rewolucja przemysłowa jest jeszcze czymś silniejszym od czwartej, ponieważ to oznacza, że roboty będą porozumiewały się same ze sobą i wymyślały same dla siebie programy bez ingerencji człowieka. Tak jak teraz wymyślono w Chinach robot do wykrywania korupcji i robot świetnie się sprawdził, no bo to jest dość proste, bo on tylko łączy informacje o nas, gdzie byliśmy, w jakim hotelu, z kim się spotykaliśmy, gdzie za co zapłaciliśmy, ile wydaliśmy, ile zarabiamy i to łatwo jest znaleźć korupcję i robot to uczynił, ale tak się zagalopował, że dotarł do najwyższych szczebli władz partyjnych, no i robot wyłączono. Ale w piątej rewolucji już się robot prawdopodobnie nie dałby wyłączyć. Więc my mamy chyba dość słabą wyobraźnię, jeśli chodzi o to, co może wyniknąć ze sztucznej inteligencji. I jeżeli ten optymalny warunek nie zostanie spełniony, to może dochodzić do jeszcze gorszych zjawisk. Drugi warunek to jest kształtowanie tego, co Taleb nazywa antykruchością, czyli żebyśmy tak łatwo nie ulegali wirusom i tak dalej. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, ale są rozwiązania. I trzeci warunek to jest regulacje. Regulacje, przepisy, które będą sprzyjały temu optymalnemu wykorzystaniu. I to jest to światełko w tunelu, o którym mówiłam. Te wszystkie kryzysy, to splątanie pokazuje, że my jakiś błąd popełniamy systemowy, że systemy społeczno-gospodarcze są źle ustrukturyzowane, a przesilenie cywilizacyjne burzy filary konstrukcyjne i pokazuje błędy poprzednich
w cudzysłowie, konstruktorów. Jakie błędy zostały popełnione? Właśnie ten fundamentalizm rynkowy, między innymi. I to jest to światełko w tunelu, że może świat wyciągnie wnioski, będą dochodziło do przemian, będzie dochodziło do przemian w systemach społeczno-gospodarczych, które powoli doprowadzą do złagodzenia tych kryzysowych zjawisk, które występują. Ale czy tak będzie, to się okaże. No właśnie, bo zazwyczaj jest tak, że po każdym kryzysie, po każdym okresie burzy przychodzą jakieś nowe rozwiązania. Natomiast teraz tą realia, które pani przedstawiła, są no dosyć apokaliptyczne. No i też nasunęło mi się pytanie, czy tym rozwiązaniem, które przyjdzie po tym kryzysie, może być pewne cofnięcie wolnego rynku do bardziej protekcjonistycznej gospodarki, czy żeby też większego udziału państwa w gospodarce, żeby walczyć z tymi nierównościami, czy to będzie może jeszcze coś innego, co w pewnym sposób zmieni nasze postrzeganie świata i świat, w którym obecnie żyjemy i wyobrażenie o tym świecie? Wszystko to, co pan powiedział, jest ważne. To znaczy, mamy kwestię, po pierwsze, roli państwa. No, państwo była od lat 70. na ogół dominowała taka zasada: państwo minimum, państwo w roli stróża nocnego, jak najmniej ingerencji państwa. No ale przesilenie cywilizacyjne sprawia, że rola państwa zaczyna się zwiększać, no bo te nowe technologie wymagają nowej infrastruktury. Tak jak państwo jest zawsze ważne w kształtowaniu infrastruktury transportowej, tak samo państwo jest ważne w kształtowaniu infrastruktury cyfrowej, edukacji i tak dalej. My po wojnie w Polsce mieliśmy problem, władze ówczesne miały problem, że duża część społeczeństwa polskiego była. To byli ludzie, którzy byli analfabetami, czyli nie umieli czytać i pisać. A w tej chwili mamy problem analfabetyzmu cyfrowego. Ja nie mówię o jakimś tam prostym używaniu smartfona, ale mówię o posługiwaniu się prawnym technologii. I w związku z tym mamy, no, konieczna jest rola państwa także w kształtowaniu nakładów na te nowe technologie, czyli te stare reguły zaczynają się zmieniać. Wzrost roli państwa jakby jest wymuszany przez tę obecną spętloną sytuację i przez przesilenie cywilizacyjne. No i okazało się nawet w czasie pandemii, że jak trwoga, to nie do wolnego rynku, tylko do państwa. Państwo musiało ingerować. I teraz jest problem, czy wolny rynek będzie na tym tracił, czy rzeczywiście ten wolny rynek będzie ograniczany i czy ucierpi na tym globalizacja. To jest bardzo ważne, fundamentalne pytanie. Otóż na pewno wolny rynek wymaga odpowiedniej ręki, czyli odpowiedniej ręki, czyli wolność, ale wolność sterowana, znaczy kontrolowana. Może to kogoś oburzać, zwłaszcza zwolenników całkowitej wolności. Tym niemniej my mamy teoretycznie, my w Polsce, w Konstytucji, zapisany model rozwoju, który jest określany jako model ustrojowy, jako społeczna gospodarka rynkowa, a to jest model ordoliberalny. Także w traktatach Unii Europejskiej mamy zapisaną społeczną gospodarkę rynkową jako
rekomendowany model ustrojowy dla krajów Unii Europejskiej, a to jest ordoliberalny model. A ordo znaczy ład. I ordoliberalizm jest przeciwstawieniem neoliberalizmu. I w jednym i w drugim mamy słowo liberalizm, czyli wolność. Czyli chodzi o zachowanie wolności. Ale chodzi o zachowanie wolności takiej, która by nie niszczyła nas. No taka bezgraniczna wolność, bez żadnej kontroli, to by oznaczało, że każdy każdemu może zrobić to, co mu się podoba, czyli podejść do pana, wymyślać panu, podejść do pana, uderzyć pana w twarz i tak dalej. To byłaby bezgraniczna wolność. No filozofowie odróżniają wolność od czegoś i wolność do czegoś. I tutaj ordoliberalizm mamy teoretycznie zapisany, ale w praktyce kiepsko realizowany. My mamy społeczną gospodarkę rynkową w artykule 20, gdzie jest napisane właśnie, że cele społeczne są ważne, ale też dochodzi do zaniedbań różnego rodzaju. I teraz chodzi o to, czyli czy ewentualna rola państwa w takim ingerowaniu w wolny rynek zaszkodzi globalizacji i wolnemu rynkowi. Nie zaszkodzi wolnemu rynkowi, jeżeli te ingerencje będą polegały na tym, żeby eliminować niewłaściwe następstwa fundamentalizmu rynkowego. Te, o których już mówiłam. Przecież proszę pana, jeżeli popatrzymy nawet na nasze życie, to w naszym życiu ginie wszystko, co małe. Giną małe stragany, giną małe sklepy, giną małe przedsiębiorstwa, giną małe kawiarnie, są sieciówki, giną normalne apteki, są sieciówki. Wszystko jest wielkie. Wszystko jest wielkie, narzucające nam określony styl, określone wyroby i my konsumenci często niewiele mamy do powiedzenia. Ja używam takiego sformułowania i nawet taki tekst w sieci został zamieszczony pod tytułem Zniewolony konsument na wolnym rynku. Ja się bardzo często czuję zniewolonym konsumentem. Jak mi likwidują malutki bazarek, gdzie były świetne produkty i skazana jestem na hipermarket, gdzie te produkty są dalece gorsze, choć czasami tańsze, ale to mnie wcale nie zadowala, ale nie mam nic do powiedzenia, albo niewiele do powiedzenia. Jest taka książka, którą wszystkim polecam państwu, jako lekturę obowiązkową. To jest książka, widać, że Belfrem jestem, no, to proszę mi to wybaczyć, ale na pewno państwo nie pożałują. Jest to książka dwóch noblistów, Schillera i Jakerlofa. I książka nazywa się, uwaga, uwaga, Złowić frajera, a podtytuł jest Ekonomia manipulacji i oszustwa. I obydwaj autorzy zastrzegają, że są ekonomistami i są zwolennikami wolnego rynku. Ja też jestem zwolenniczką wolnego rynku, ale nie jestem zwolenniczką tego, że wolny rynek jest niszczony poprzez oligopole, poprzez wielkie, silne korporacje, które zagrażają maluczkim. I dlatego potrzebne jest państwo. My w pogoni za zyskami zdecydowaliśmy się na taką turboglobalizację, czyli na globalizację, która doprowadziła do tego, że na przykład 95% Amerykanie się z przerażeniem dowiedzieli po pandemii, w czasie pandemii, że 95% antybiotyków to produkcja jest w Azji. No i nie trzeba mieć dużej wyobraźni, żeby stwierdzić, co się stanie, jak tam będzie jakaś awaria albo jak dojdzie do konfliktu amerykańsko-chińskiego. Chipy, czyli coś, co mamy na co dzień w komputerach, w telefonach, no wszystko, cała sztuczna inteligencja na chipach bazuje. To jest też skoncentrowane, no, Tajwan, Azja i teraz dopiero po płochu różne kraje zaczynają budować fabryki chipów, także w Stanach Zjednoczonych. I to pod wpływem też decyzji państwowych. Więc to pokazuje, że globalizacja jest potrzebna, globalizacja jest ważna, bo co oznacza globalizacja? Oznacza swobodę w handlu, w wymianie, w przepływie specjalistów, w kontaktowaniach się i tak dalej. Ale globalizacja musi być mądra
I te wszystkie kryzysy pokazują, że ona taka nie była. Wobec tego można powiedzieć, że globalizacja będzie zawsze, bo my zawsze będziemy szukać kontrahentów, lepszych wytwórców, tych, którzy będą lepiej nam zaspokajali nasze potrzeby i my zawsze będziemy chcieli zwiedzać kraje, nie będziemy zadowoleni, jeżeli będą budowane bariery i granice powstawały takie nie do pokonania. Więc ci, którzy jesteśmy ludźmi, ludzie lubią wolność, wobec tego globalizacja jest też jakimś przejawem wolności, ale chodzi o taką wolność i taką globalizację, która nie zagraża dobrostanowi ludzkości, a tu się okazało, że tak, przerwane łańcuchy dostaw. Były problemy na początku i z maseczkami, i z respirantami, i z lekami różnymi, bo się okazało, że ta koncentracja jest za daleko posunięta w pogoni za zyskami i w pogoni za tym, co tanio. Ja to nazywam syndromem botaniego, bo tanio. Ale to tanio na krótko oznaczać może bardzo drogo na długo. To już dawna ludowa mądrość, dawno to ludzie odkryli, że jesteśmy za biedni, żeby kupować tanio. Bo niekiedy to tanio oznacza niejednokrotnie dwa razy drożej. No i myśmy zapłacili rachunek za to, bo tanio. W czasie pandemii płacimy rachunek, bo tanio było ropę z Rosji kupować. Płacimy teraz rachunki, płacimy rachunek wojną i tak dalej. Więc to jest, jesteśmy, jeszcze raz podkreślam, narozrabialiśmy my ludzie trochę, konstruując świat bezrefleksyjnie, w pogoni za zyskami. I teraz przychodzi pora otrzeźwienia i to jest to światełko, że to otrzeźwienie przyjdzie, zmienią się systemy, które pozwolą na wyeliminowanie tych błędów, które w sposób oczywisty uwidoczniły się i w czasie pandemii i uwidaczniają się do dziś. Czyli mamy turbulentny świat, trzęsący się świat. Świat jest jak na huśtawce. To tak jakbyśmy na huśtawce z jednej strony posadzili dziecko malutkie, a z drugiej strony 100-kilogramowego obywatela. No to wiadomo, że katapulta nastąpi. Więc tak samo świat będzie katapultował, jeżeli te nierówności będą takie, jakich obecnie świat doświadcza. Nie da się ukryć, że żyjemy w ciekawych czasach. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Pani profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a także wykładowczyni w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję.